analizach indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa 11 czerwca. Popyt dyktuje dzisiaj warunki gry na rynkach. Na WIG-u 20 po silnym wzroście aktywności popytu, tutaj w przedziale 2155-2158, dzisiaj mamy próbę wybicia eksponowanego przeze mnie wielokrotnie oporu 2291-97. Jest to strefa wytyczona między innymi na bazie zniesienia 50% całej tej ostatniej podfali spadkowej, nieco wyżej luka Bessy, jako też no, charakterystyczny, taki klasyczny opór. No więc generalnie już w ubiegłym tygodniu widzieliśmy, że popyt nie bardzo radził sobie z pokonaniem tak skonstruowanej zapory cenowej. Dzisiaj bardziej ofensywna postawa i gdyby udało się doprowadzić do negacji tej strefy, to z punktu widzenia techniki wygenerowałoby to sygnał kontynuacji ruchu. W takiej sytuacji należałoby zwrócić uwagę na pułap 2339. Kolejna zapora podażowa. Natomiast no, tym punktem odniesienia dla nas pozostaje oczywiście historycznie potwierdzony średnioterminowy opór 2433-38, gdzie tym głównym bazowym elementem konstrukcyjnym pozostaje zniesienie 61,8 pokazywanego w tej chwili ruchu spadkowego. Nie możemy też zapominać o pułapie 2402. To jest ta pozioma linia. Idealnie nam obrazuje klasyczną zasadę zmiany biegunów. Działała jako opór, jako wsparcie od dłuższego czasu, działa jako bariera podażowa i tak naprawdę możemy cały ten korytarz, bardzo szeroki korytarz oczywiście, 2402 i węzeł 33-38 traktować jako no, relatywnie silny, potwierdzony już opór techniczny. Więc wydarzeniem w skali takiej średnioterminowej byłoby oczywiście pokonanie węzła 33-38. To mogłoby wzmocnić kupujących i wtedy już powinniśmy analizować wykres pod kątem potencjalnej, ale średnioterminowej formacji harmonicznej A, B, C, D z symetrią. To jest pułap dokładnie 2492. Górne ograniczenie w postaci kanału, więc tutaj nam się zazębia też ta górna linia kanału z wymienionym pułapem cenowym. Oczywiście to jest daleka perspektywa, to jest jakby być może antycypacja pewnych wydarzeń, które się urzeczywistnią na rynku. Póki co, na razie jesteśmy rynkiem relatywnie słabszym jednak, jeśli chodzi o indeksy niemiecki, czy tym bardziej indeksy amerykańskie, oni za chwilę, tam już w zasadzie mamy konfrontację z bardzo ważnym średnioterminowym, długoterminowym oporem technicznym, więc pod tym względem wypadamy zdecydowanie gorzej. Pierwszą przeszkodą istotną jest oczywiście ten węzeł 91-97. Udana próba negacji tej strefy, o czym mówiłem przed momentem, rzeczywiście byłaby takim lokalnym wydarzeniem, które mogłoby zostać potraktowane jako zapowiedź kontynuacji ruchu zapoczątkowanego w przedziale 55-58. Sygnał słabości to kłopoty z pokonaniem testowanej w tej chwili zapory, bądź tylko krótkotrwałe naruszenie. No i tutaj na pewno brałbym pod uwagę pojedyncze zniesienie 38,2 całego tego ruchu. W tej chwili to jest poziom 2242. Przełamanie takiego pułapu byłoby jednak obrazem takiej pewnej niemocy kupujących w przedziale 91-97. To mogłoby dla odmiany stać się bodźcem inspirującym podaż do wywierania większej presji. Zobaczmy kontrakty, skala 60-minutowa. Wczoraj doszło do naruszenia strefy 2288-91, stosunkowo silnego oporu wyznaczonego na wykresie w skali dziennej. Po tym wydarzeniu to była poranna faza handlu. Dzień wcześniej, tak dokładnie w piątek, idealnie ta strefa zadziałała. W poniedziałek otwarcie ponad wymienionym przedziałem, ale już za chwilę wzrost aktywności podaży i do końca sesji kontrakty traciły na wartości, ale ruch spadkowy wytracił swój impet dokładnie w korytarzu 2269-72. Ważna informacja. Oczywiście tutaj też w ujęciu intradayowym pojawił się układ
PCD, no ale może nie ma sensu rozwijać tego wątku. W każdym bądź razie dzisiaj, w tej chwili dokładnie, transakcje są ponownie zawierane ponad węzłem 2288,91. Więc popyt rzeczywiście wykazuje się dużą aktywnością. W kontekście wykresu w skali 60-minutowej zwróciłbym uwagę na pułap 2306, zniesienie zewnętrzne 127,2 górna median line, ta linia czerwona, choć bardziej ta linia niebieska, gdzieś tutaj zbliża się do pułapu 2306, co tworzy lokalną zaporę podażową. Zdecydowanie większe znaczenie ma pułap 2323, bo to jest zniesienie 61,8 całego ostatniego ruchu spadkowego. Dzisiaj na wykresie w skali dziennej w komentarzu poranym wyeksponowałem dokładnie to zniesienie 61,8. Warto może odwołać się do wykresu właśnie w skali dziennej. W każdym bądź razie no na razie z punktu widzenia techniki popyt rzeczywiście dyktuje warunki gry. Dobrze by było, żeby to zamknięcie dzisiejsze wypadło ponad węzłem 88,91, bo kolejne naruszenie tej strefy no mogłoby już stać się takim impulsem dla podaży, pod warunkiem jednak, że popyt nie wybroniłby wsparcia 2269,72. Gdyby taki scenariusz alternatywny na razie urzeczywistnił się, wykres moglibyśmy analizować pod kątem układu A, B, C, D, szukać gdzieś punktu D, zgrupowania zniesień. Nie będę tego wątku w tej chwili rozwijał. W każdym bądź razie wczoraj widać było, że popyt jest aktywny w rejonie 69,72, więc to jest pierwsze lokalne, historycznie można powiedzieć, potwierdzone już wsparcie techniczne. Zobaczmy, z jak ciekawą sytuacją mamy też do czynienia na wykresie niemieckim. Tutaj tym punktem odniesienia jest obrona węzła 11535, 11591, silne wsparcie, zniesienie 38,2, 78,6, bardzo dobrze znana nam już zapora popytowa, wspominałem o niej wielokrotnie. Zmierzamy w tej chwili ponownie w okolice 12283, 12330, czyli oporu wyznaczonego w oparciu o 61,8. Tutaj nie tak dawno, kilka tygodni temu, kształtował się punkt zwrotny. Pokonanie oporu wygenerowałoby nam pozytywny sygnał. Nie można wykluczyć, że ostatecznie doszłoby nawet do konfrontacji w przedziale 12886, 12951, gdzie wypadają projekcje układu A, B, C, D. No ale by taki scenariusz mógł się zrealizować, to popyt rzeczywiście powinien sobie poradzić z węzłem 12283-330 i w dalszej kolejności z oporem 12552-12578. To jest kolejne zgrupowanie zniesień. Natomiast kluczowym węzłem pozostaje w tej chwili już 12866-12951, właśnie wytyczony między innymi na bazie projekcji hipotetycznego w tej chwili nie tylko układu harmonicznego i APCD. Sygnał negatywny to kłopoty z pokonaniem oporu 283-330, no i w dalszej kolejności przełamanie pułapu 11909. To jest pojedyncze zniesienie 50%, ale to gdzieś w rejonie środkowej części tego białego korpusu plasuje się właśnie zniesienie 50%, trochę wyżej. W każdym bądź razie no to jest pierwsze lokalne wsparcie. Kluczowym węzłem pozostaje 11535, 11591. Więc zbliżamy się do historycznie potwierdzonego już oporu technicznego. Na S&P podobnie to wygląda, z tym, że ranga tych barier podażowych jest oczywiście tutaj inna, bo S&P z kolei zbliża się do długoterminowego oporu 2965-2985. Wcześniej udało się wybronić wsparcie 2713-22, o tym już wiemy. Też w sensie konstrukcyjnym bardzo podobna strefa do indeksu DAX i tego węzła 11535-591, bo też tym bazowym elementem konstrukcyjnym jest zniesienie 38,2 całego ruchu wzrostowego. Tu się popyt uaktywnił, pokonał 2810, 2813, no i duże prawdopodobieństwo ruchu powrotnego i możliwość trzeciego podejścia, próby wybicia oporu 2965, 2985. A tu już mamy wzmocnienie w postaci linii niebieskiej, silny opór, więc przełamanie, ewentualne przełamanie, brak reakcji ze strony podaży no wskazywałby na to, że ten rynek rzeczywiście odznacza się
popyt tu się odznacza dużą aktywnością, ewidentnie kreuje wydarzenia, no byłby to sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. No ale w tym rejonie 2965, 2985 już dwukrotnie się o tym mogliśmy przekonać, należy liczyć się z możliwością wzrostu presji podażowej, więc ten przedział w pierwszej kolejności jest w tej chwili na S&P do obserwacji. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję.